Bartosz Łukasiewicz, omówię rozwiązanie zadania pudełka. W tym zadaniu mieliśmy podane jakieś rozmiary pudełek i naszym celem było je poparować w taki sposób, aby jedno pudełko było co najmniej dwa razy mniejsze od drugiego. No i chcemy uzyskać jak najwięcej takich par. A więc jak się do tego zabrać? Możemy sobie te wartości posortować i będziemy te wartości łączyli zachłannie. Weźmy sobie taki przypadek, że mamy jakieś poparowanie. I teraz w tym poparowaniu na pewno wykorzystaliśmy najmniejszy element z tych naszych rozmiarów. No bo gdybyśmy nie wykorzystali tego elementu, to moglibyśmy wziąć dowolną parę i mniejszy element z tej pary zamienić na ten najmniejszy w tym ciągu. A więc na pewno będziemy brali od najmniejszych elementów. Analogicznie dzieje się od największych. Otóż na pewno będziemy musieli wykorzystać największy rozmiar pudełka. No bo gdyby istniało takie przyporządkowanie, w którym nie wzięliśmy tego największego, no to możemy wziąć tę parę i ten większy element zamienić na największy z naszego ciągu. Maksymalnym wynikiem może być co najwyżej liczba pudełek podzielona przez 2. A więc możemy sobie te nasze wartości podzielić na 2 zbiory. Pierwszy to będzie taki, z którego będziemy wybierali elementy mniejsze do naszej pary, a drugi to będzie taki, z którego będziemy wybierali elementy większe do naszych par. Jeżeli pudełek jest nieparzysta liczba, no to środkowy element nas nie interesuje. Teraz możemy już przejść do naszego zachłannego rozwiązania. Bierzemy najmniejsze pudełko i szukamy w drugim zbiorze najmniejszego pudełka, które jest przynajmniej 2 razy większe. A więc dla jedynki szukamy takiego, który ma przynajmniej rozmiar 2. Znaleźliśmy piątkę. Idziemy dalej, mamy trójkę. Dla trójki szukamy takiego pudełka, które będzie miało rozmiar przynajmniej 6. To już wykorzystaliśmy, idziemy dalej. Piątka jest mniejsza niż szóstka, więc idziemy dalej. Siódemka. No i możemy tę trójkę sparować z tą siódemką. Idziemy dalej, mamy znowu trójkę i znowu szukamy takiego pudełka, które jest przynajmniej 2 razy większe. Tę siódemkę wykorzystaliśmy, więc patrzymy na tę siódemkę. Ta siódemka jest większa od 6, więc możemy połączyć. No i został nam ostatni element, pudełko o rozmiarze 4, ale w drugim zbiorze nie zostało nam żadne pudełko, więc nie mamy z czym sparować. Udało nam się uzyskać 3 pary, jedna, druga i trzecia. I ta liczba jest naszym wynikiem. Dziękuję bardzo.